W niedzielę na stadionie w Kębowie zorganizowano festyn dożynkowy. Rozpoczęto uroczystą mszą polową, na której poświęcono przyniesione przez rolników płody rolne. Licznie przybyli mogli posilić się w dobrze zaopatrzonych stoiskach gastronomicznych. Można było postrzelać z wiatrówki, popróbować swoich sił w różnych konkurencjach zręcznościowych. Tak sobie strzelać wody, no, po skórce. No. Ja to mnie naglądam. Masz 2 metry mniej. Tak, i drugie szturuje, jest takie możliwe. Ale wszyscy nie działo. Dobranka nie działo. Roman, tu będzie pełne stać. No ja wypiłem wszystkie, bo butelek w domu nie miałem. No Ania, idziemy. Daj mi, co tam na puszek? Mocno w kołek jest, wali. To ja ci powiedziałem właśnie. Wystąpiła także kapela ludowa z Kębłowa, która umiliła przybyłym czas. Hej goście prowadzi, witajcie kochani, witajcie kochani, i bądźcie nam tu radzi. Witajcie kochani, witajcie kochani, i bądźcie nam tu radzi. Idziemy do was siłą, tej piorunowej burzy, do bujny urodzaj, do bujny urodzaj. Odbyły się także zawody strażackie z udziałem drużyn OSP Świętno, Obra i Kębłowo. Bezapelacyjnie najlepsi okazali się gospodarze turnieju OSP Kębłowo. Thank you.
Odbył się także mecz piłki nożnej, a od godziny 20 można było się bawić na dyskotece.